Ktoś powie dziwny mecz, ktoś powie kuriozalny. Ktoś jeszcze powie, że przegrała drużyna Górnika Łęczna z Kretesem. A ja powiem, że to był dobry mecz, ładny mecz. Kibice od pierwszej do ostatniej tym mogli cokolwiek oglądać, co się nazywa piłką nożną. Może nie były to finezyjne, bo widać z góry, jak boisko wygląda. Natomiast prawda jest taka, że miejsce w tabeli Górnika Łęczna dziś z tymi umiejętnościami, z takim potencjałem, to jest właśnie kuriozalne i w to się nie chce wierzyć. Piłka widocznie taka jest, przewrotna, że zespół, który mega napierał i próbował strzelić tą bramkę chociaż jedną, nie wychodziło, nie wpadło, no bo czasami piłka taka jest. Ja naprawdę trzymam kciuki za gospodarzy, bo bardzo mi się podobała gra tego zespołu. Natomiast no, jak się atakuje większością zawodników, te proporcje są zaburzone w defensywie, łatwiej jest wyprowadzić kontratak. Dzisiaj nam to służyło w kilku momentach, dlatego wygraliśmy 3-0 i cieszymy się z trzeciego zwycięstwa z rzędu, z zera z tyłu, 270 minut. No, chwalić by można, ale ja powiem inaczej. Za 6 dni kolejne zawody nas czekają, trzeba się szybciutko zmobilizować, zostawić po sobie wrażenie, bo Państwo dobrze o tym wiecie, że wszyscy pamiętają to, co się wydarzyło na boisku w ostatnich minutach i to się pamięta do końca. Jeszcze raz życzę trenerowi powodzenia, bo na pewno Górnik Łęczna to zasługuje, a swoim zespołu bardzo dziękuję, chylę czuła przed tą mądrością w grze w 3 meczach z rzędu, za co im się należy pochwała. Dziękuję.